was przygaśnijcie, będzie fantastycznie! Jeszcze raz, panie reżyserze, niech pan puści kamerę znowu. Okej. Kamera, akcja, gotowi?
Gotowi? Panowie gotowi? Okej, okay. Kamera, akcja! Kamienna Góra, jak się macie? Pan miewa się genialnie, ja pana po prostu pozdrawiam, piąteczka przywita na odległość. Yeah! Jest cudnie, słuchajcie. Przed nami bardzo trudne zadanie, ponieważ ten utwór, który za chwilę zagramy, zaśpiewamy, będzie totalną premierą. Będzie to nasz utwór autorski pod tytułem Nogi gną się tak, bądź akustycznie, bo będzie tam wzmianka o prądzie. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę, to zapraszam do tego, żebyście troszeczkę się pobujali na lewo i prawo. My jesteśmy gotowi. Panie reżyserze! Panie reżyserze, czy możemy? Jedziem! 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 Ja! W górę! W górę! Człowieka, który nazywa się Robert Kozyra i on jest wyznacznikiem tego, co się gra, co powinno. Czy myślicie, że Robert Kozyra byłby zainteresowany takim singlem, że mogłoby mu się spodobać? Kamienna Góra, słuchaj, czy masz iPhone'a, nagramy to dla Roberta? Czy Kamienna Góra może powiedzieć, Robert, to był dobry utwór? Tego pana, zbliżenie na tego pana. Słuchajcie, to jest Kaczy, przedstawiam wam Kaczego.
Kaczy, chciałbym, żebyś zrobił... Tutaj, pochodź, chodź bliżej. Słuchajcie, zagrajmy, panie reżyserze, zagrajmy tą sytuację. Kamienna Góra, jesteście tu? Okej, Kamienna Góra, bardzo was proszę, za chwilę MMS-em prześlemy to do naszego przyjaciela. Panie Robercie, no mam was przyjaciele. Chciałbym, żeby Kamienna Góra powiedziała, że to był dobry utwór. Okej? Gramy to. Słuchajcie, czy uważacie, że piosenka zespołu Wolny Band Nogi Gną się tak była dobra? Panie Robercie, słyszał pan? Robert mówi, że jeszcze nie jest przekonany. Jeszcze nie jest przekonany. Okej? Okay? Kamienna Góra, czy uważacie, że piosenka zespołu Wolny Band Nogi Gną się tak była dobra? Okej, okay. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję, moi kochani. Co prawda to nie jest koniec koncertu, dopiero się... Robert mówi, że bierze. Robert powiedział, że bierze! Słuchajcie, mamy hita! No to mamy hita. No to teraz słuchajcie, hit z dedykacją dla wszystkich dziewczyn, kobiet, lasek, fantastycznych dziewów, które tutaj są. No i na Roberta oczywiście. W Dolnym Śląsku. Thank you.
umarła. Słuchajcie, ja nie wiem, czy wy wiecie, ale te strony to są rodzinne strony Kasi Rościńskiej. Tak. Znaczy tak, ja jestem z Mieroszowa, ale pierwszy zespół, pierwszy koncert, dobra, ograniczmy się do tych pierwszych razów, były w Kamiennej Górze. I tutaj przyjeżdżałam na próby, tu przyjeżdżałam na koncerty, to zrobiłam pierwsze siano za koncert. Naprawdę, Kamienna Góra to jest moja druga ojczyzna, także trochę się wam podlizuję, ale tak było. Kasia, a czy powiedz, czy to prawda? Ja zabawię się w takim małym interview, ponieważ przed chwilą rozmawiałem z twoją siostrą Magdą, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, i ona zdradziła mi pewną tajemnicę, że wy razem tutaj na tej plaży